Witam Państwa, dzień dobry, Łukasz Wieńczura i nasz drogi gość, pan Sławomir Turek, wicewójt Lisiej Góry. Najniższe ukłony. Witam Państwa. Panie wójcie, od 20 wieku rządzi w Lisiej Górze pan Wolak, który powiedział dość. Teraz mówi pan, czas na mnie. Tak, no Stanisław Wolak jest wójtem rzeczywiście już ćwierć wieku. A pan 12 wice. A ja 12 wice, więc w jakiś sposób znamy się dobrze, współpracowaliśmy przez te wszystkie lata. Uczyłem się, można powiedzieć, od niego rzemiosła samorządowego, bo jest to rzeczywiście praca, która wymaga dość wszechstronnej wiedzy, zrozumienia problemów oświaty, infrastrukturalnych, kanalizacji, drogownictwa. Ogarnięcia budżetu. Budżetu, bo o czym często się zapomina tak naprawdę, bo często słyszymy tylko o potrzebach, co trzeba zrobić, że można wziąć kredyt, zadłużyć gminę, natomiast jest też druga strona medalu, strona finansowa, czyli dopuszczalne wskaźniki zadłużenia, budżet gminy, konieczność zdobywania środków. Ale rozumiem, że budżet wam się dopina. Dopina się i to nawet dobrze. Myślę, że na tle innych gmin nasz budżet wygląda bardzo dobrze. Wskaźnik zadłużenia mamy na poziomie kilkunastu procent, gdzie ta granica jest na poziomie 60%. Czyli będzie na wkład własny do tej ostatniej dużej perspektywy budżetowej unijnej. Dokładnie, dokładnie. Tam jeszcze wracając do zadłużenia, jeszcze mamy wskaźniki bardzo ważne jak płynność, bo często mówimy, mamy tutaj wolne pole do działania, te kilkadziesiąt procent, ale trzymają też gminy często inne współczynniki i o tym też musimy pamiętać. Natomiast jeśli chodzi o ten wkład własny, faktycznie, no jest, widać to między innymi po tym, jak gminy, jak powiaty składają wnioski do różnych programów, choćby do rozbudowy dróg lokalnych, do schetynówek, gdzie powiat tarnowski praktycznie zupełnie zrezygnował ze składania takich wniosków. Wiąże się to też z sytuacją finansową. No, jest zasada, że trzeba mieć swoje pieniądze, żeby wziąć pieniądze z zewnątrz. I tutaj jest ważne trzymanie właśnie tego budżetu w ryzach. Zostawić sobie szansę na przyszłość. Pański start to będzie kontynuacja, czy mówiąc tak dwuznacznie, czas na zmianę? Będzie rewolucja czy ewolucja? Tak jak powiedziałem, no, współpracowałem z szefem przez 12 lat. Oczywiście jest zasada, że wójt jest jeden. To wójt realizuje swój program. Bo nie mogą świecić dwa słońca na jednym niebie. I tak, ja w pewnym sensie realizowałem tutaj te założenia, które szef stawiał przed urzędem, przed gminą. Ale myślę, że wiele dobrego udało się zrobić, bo jak popatrzymy w przyszłość, to naprawdę wykorzystaliśmy w sposób maksymalny dostępne środki unijne. Począwszy, ja zaczynałem jeszcze 12 lat temu, gdy jeszcze funkcjonował program SAPARD. Czyli korzystaliśmy z SAPARD-u, korzystaliśmy z integrowanego programu operacyjnego. Teraz przechodzimy przez Małopolski Regionalny Program Operacyjny, program obszarów wiejskich, jakieś mniejsze programy typu program górniczy, FARE i tak dalej. A co ma górnictwo do Lisiej Góry? A no to jest taka ciekawostka, to jest właśnie umiejętność, myślę, że konstruktywnego wyszukiwania środków unijnych. Pan nie mówi, że jest gaz łupkowy w Lisiej Górze. I pisania wniosków. Zrealizowaliśmy z programu górniczego drogę do wioski Konnej w Starych Żółkowicach. Także że można łączyć takie rzeczy, które wydaje się z pozoru dość abstrakcyjne. A nie rumieni się pan jadąc do Warszawy drogą numer 73? Od kilkunastu lat rozmawiam często z parlamentarzystami i to ma być priorytet. Droga 73, bo jak miniemy most na Wiśle w Szczucinie, piękna dwupasmóweczka, ktoś jeździ od Warszawy w stronę Sącza, jak wjeżdża do Małopolski, no to przykro mi, ale to trąci XIX wiekiem. No. No myślę, że tu problem drogi 73 jest problemem, który tak naprawdę gmina ma mały wpływ, natomiast nie chcę tu nikogo obwiniać, natomiast wydaje mi się, że działania parlamentarzystów są zbyt mało dynamiczne. W tamtym roku pan premier nam zabrał pieniądze na drogę 73 i przesunął je na budowę południowej obwodnicy Warszawy, bo akurat nie było referendum. Zgadza się, więc no nie wiem, czy to jest jak gdyby słabość tutaj lobbingu posłów ziemi tarnowskiej. Jest to droga przecież kluczowa na naszym obszarze. Mamy jedną drogę krajową i tak naprawdę standard tej drogi krajowej, która przebiega przez Lisią Górę jest porażający. Niewiele różni się od dróg powiatowych czy gminnych, powiedzmy. Duktów bitych konnych. No, to może troszkę jest na wyrost. Ale zaraz powiem pan jeszcze o jednej drodze, to myślę, że mi pan przyzna rację. No myślę, że zmierza pan tutaj w kierunku Mielca. Drogi na Mielec, tak? Drugiej drogi, za którą często nam się obrywa. Ile zawieszeń tam już zostało pourywane po takie dziury? W ostatnim czasie też miałem takiego maila od grupy kierowców, którzy zgłaszali jak gdyby swoje pretensje do gminy. No jest to
przyjmujemy ciosy za innych. Jest to droga w zarządzie marszałka województwa i źle się stało, że droga została zdjęta z budżetu z 2010 roku. Był wtedy zaplanowany 10 milionów. A to nie milionów. Może się marszałek Sowa z marszałkiem Ortylem dogadać? Trudno mi na ten temat się wypowiadać, tak jak mówię. No, my staramy się tutaj walczyć o tą drogę na wszystkich możliwych frontach, natomiast... No, jak gdzieś... mówi Jacek Kurski, przyjmować wszystko na klatę i razy niesłuszne. No, taka jest nasza rola niestety w tym, zresztą w działaniu samorządu, gdzie mieszkańcy... Jesteśmy jak gdyby lekarzem pierwszego kontaktu, tak? Czyli dostajemy za drogi wojewódzkie, drogi krajowe, niesprawne rowy melioracyjne, niedrożne sieki wodne i tak dalej. Dostawaliście kiedyś za rondo, które się posypało. 4 czy 8 lat temu, pamiętam, była taka historia, że za wąskie. Tak, no to rondo... Że to była inwestycja wyborcza, wtedy narzekano. Trudno powiedzieć, jak to ocenić to rondo. Z jednej strony dobrze, że ono jest. Jest może no bo małe, tak by się bezpieczeństwo jest poprawiło. Mało ciasne, nie, ja sobie nie przypominam, żeby tam jakiś wypadek się zdarzył z udziałem pieszego, więc poprawiło się na pewno bezpieczeństwo pieszych. Myślę, to co jest najważniejsze dla nas mieszkańców, jest to na takim ciągu komunikacyjnym do przedszkola, do kościoła, centrum sklepowe, więc pod tym względem na pewno jest to inwestycja udana. Natomiast jeśli popatrzymy szerzej troszkę na rozwiązania dla samochodów, które przejeżdżają przez to rondo i nakłady, jakie są ponoszone, bo to rondo jest zniszczone, są zniszczone no, słupki, bariery, kostki tak, i tak dalej, jest w wiecznym remoncie, więc no, z tego punktu widzenia na pewno może pozostać niedosyt, że ten promień ronda mógł być kilka metrów większy. Panie wójcie, jak pan widzi Lisią Górę w roku 2018-2020? Myślę, że Lisia Góra będzie dobrze rozwijającą się gminą. W tej chwili mamy duży bonus w postaci autostrady i tereny inwestycyjne, na których mamy już zaczątki dobrych inwestycji w postaci firmy Litr. Dużo inwestorów interesuje się tymi terenami, więc myślę, że gmina Lisia Góra będzie to dobre miejsce do, nie tylko do mieszkania, inwestowania. No właśnie, Lisia Góra jest sypialnią terenową w jakimś sensie? Brzozówka, Lisia Góra? No nie da się ukryć, że duża część mieszkańców Starnowa wybiera jako miejsce dobre do życia właśnie Lisią Górę. No myślę też, że wpływa na to i struktura podatkowa, jedne z niższych podatków w gminie, ceny wody, ceny ścieków, które utrzymujemy na bardzo niskim poziomie, ale też inwestycje, to co mówię, w drogowe, nie tylko te większe, ale też i osiedlowe. Staramy się jak najwięcej rozbudować tą infrastrukturę. Oczywiście gonimy tu troszkę własny ogon, bo pewne rzeczy udaje się zrobić, natomiast przybywa na mieszkańców, rodzą się ciągle nowe potrzeby. I zawsze jest pewien niedosyt, że nie nadążamy na tym, ale no, trzeba tu znowu wrócić do tego początku naszej rozmowy, gdzie rozmawialiśmy o budżecie. I trzeba pamiętać, że niestety budżet nie jest z gumy. Nie jest z gumy, a gmina nie należy do najbogatszych gmin. A kiedyś była gminą amerykańską, mówiło się tak, ci najbogaci, którzy, a to 80 lata jeszcze był ze Stanów, tak, a się w Lisiej Górze budowało. To ja jeszcze, że tak powiem, tych czasów tak dokładnie nie jestem w stanie opowiedzieć, natomiast faktem jest, że dosyć liczna grupa mieszkańców gminy skupia się między innymi w klubie parafii Lisia Góra w Chicago, w klubie parafii Nowa Jastrząbka czy Ukoła, więc ci Polonusi w jakiś sposób współpracują. A macie z nimi dzisiaj kontakt? Czy to jest taki kontakt na zasadzie wymienimy sobie pocztówki na święta, czasem może ktoś przyjedzie, odwiedzi? Tak, no te kontakty takie, o których pan wspomniał, tutaj oczywiście mają miejsce, ale też miałem przyjemność i zaszczyt uczestniczyć niedawno w obchodach 30-lecia klubu parafii Lisia Góra. Reprezentowałem gminę w Chicago i była okazja spotkać się, porozmawiać o problemach tych ludzi, o ich tęsknocie za kraju. Oni chcą wrócić? Jest, ci ludzie? Tak, to jest problem też myślę dosyć złożony, bo wiele osób chciałoby wrócić, szczególnie osób, które już są na przykład w kwiecie wieku ludzi, tak, i są starsze. Chcą wrócić na ojcowiznę, no właśnie. Tak, to jest tak, jakaś tęsknota za krajem zawsze się pojawia, natomiast wiele młodych osób już w pewien sposób wrasta w tamto środowisko amerykańskie, czują się tam zadomowieni, znają całe otoczenie, mają perspektywy na pracę i rzeczywiście, no, z jednej strony myślą o powrocie, z drugiej strony no, troszkę ich przeraża tutaj ta polska rzeczywistość. Mm-hmm. Co robić w Lisiej Górze po 18 albo po 16? Jaka jest oferta dla młodzieży na przykład, dla ludzi starszych? Zamykamy się w domu, oglądamy telenowele, czy możemy sobie wyjść
pospacerować i coś twórczego zrobić, bo te inwestycje, o których Pan wspomniał, to są tak zwane inwestycje w beton, prawda? Tak, beton i często w ziemię czy kanalizację, bo to są najdroższe inwestycje, gdzie zakopujemy naprawdę grube miliony pod ziemią i ktoś powie, że nie widać rzeczywiście, jest to, a to są najdroższe inwestycje, zresztą zostały nam jeszcze do skanalizowania za Czarnię, mamy tam już gotową dokumentację, Nowe Żukowice, gdzie też jest dokumentacja na ukończeniu, myślimy o częściowym przynajmniej skanalizowaniu centrum Nowej Jastrząbki, bo tam jest dosyć trudny teren, zabudowa rozproszona. Ale wracając do tego pytania, co po 18? Gmina Lisia Góra jest dosyć rozległą gminą, więc mamy w pewnym sensie też i problem ze skumulowaniem jakichś centralnych instytucji, które mogłyby organizować taki czas wolny. Natomiast trzeba powiedzieć sobie tak, że mamy bibliotekę publiczną, która poza swoją statutową działalnością z oferowaniem książek otwiera też świetlice, daje dostęp do internetu, daje zajęcia też również dla dzieci, również w tym okresie letnim, wakacyjnym. Jest kilka filii na terenie całej gminy. Działa Gminny Ośrodek Kultury, który poza organizowaniem uroczystości również otwarty jest na mieszkańców. Można tam uaktywnić się w formie aerobiku, siłowni. Korzystają z tego ludzie naprawdę w różnym wieku, nie tylko nastolatki, ale też i panie w kwiecie wieku i troszkę starsze. Także myślę, że te formy się sprawdzają. Poza tym stawiamy zawsze na sport. Są to dwa orliki w gminie. Myślę, że też jesteśmy jedną z nielicznych gmin, która ma dwa orliki, które tak naprawdę funkcjonują w okresie letnim do późnych godzin wieczornych. Są, nie ograniczamy, nie wyłączamy światła. Że jest po prostu kłódka i tyle. Nie stawiamy limitów. Działają te orliki, dopóki są ludzie na boisku. Latem jest to często do godziny 22. Tak się dzieje na orliku w Starych Żukowicach, na orliku w Lisiej Górze. Mamy też boisko wielofunkcyjne w Zaczarniu, więc ta oferta sportowa jest dosyć szeroka. Jeśli dodamy do tego kluby sportowe, których mamy na terenie... W której lidze gracie? To jest zróżnicowane. Mamy między innymi czwartą ligę, Nową Jastrząbkę. Też zawsze musimy pamiętać o tym, że być może byłaby szansa grać i wyżej, natomiast zawsze pewnym ograniczeniem jest budżet. Nam zresztą nie zależy, nie jest priorytetem jak gdyby wynik. Ważne jest, że ileś młodych ludzi gra w piłkę. Nie idą na piwo, nie siedzą gdzieś w wolnym czasie. Najwyżej po meczu. Tego też zawsze staram się namawiać ludzi, żeby podchodzili do pewnych zadań profesjonalnie. Czyli jeśli już ktoś uprawia tę piłkę, trenuje, to nie po to, żeby później tym alkoholem zmarnować szansę. Ale to już kwestia jest profilaktyki, rozmowy z młodzieńczą, trafienia do nich, że warto postawić na ten zdrowy tryb życia. Co by Pan chciał zostawić po sobie? Załóżmy, że decyduje się Pan tylko na jedną kadencję. I jest Pan wybrany teraz w listopadzie i coś po sobie pozostawić. Znaczy, jestem realistą, znam uwarunkowania, w jakich gminy się poruszają i zawsze uważam, że nie będę obiecywał gruszek na wierzbie, lepiej komuś dać jedno jabłko niż 10 gruszek na wierzbie. I z takich zadań, które mamy już przygotowane i które chciałbym dokończyć, zrealizować, to przede wszystkim dokończenie inwestycji kanalizacyjnych. To jest priorytet, bo kanalizacja daje szansę na rozwój miejscowości, pozyskiwanie nowych mieszkańców, choćby z Tarnowa. I jest to naprawdę skok cywilizacyjny, ale też i budowa dróg. Mamy też gotowe już projekty złożone choćby do Schetynówki. Dosyć potężną inwestycję jak droga w Pawęzowie, na kolonię powęzowską. Przygotowywane są projekty na ulicę Słoneczną w Brzozówce. Także przede wszystkim musimy gonić te sprawy infrastrukturalne. Natomiast myślę o takich wodotryskach. Musimy jeszcze troszkę poczekać. Bardzo dziękuję za rozmowę, pan Sławomir Turek. Na dzisiaj wicewójt gminy Lisia Góra. Co będzie po 16 listopada, zobaczymy. Póki co bardzo dziękuję za rozmowę. Łukasz Wieczora, miłego dnia. Dziękuję bardzo.